Partnerem programu TKN Studio jest sala bankietowa u Motyla. Końskie ulica Fabryczna 9C. Telefon 502 664 860. W TKN Studio witamy dzisiaj Dorotę Łukąską, burmistrz z Tąporkowa. Dzień dobry pani burmistrz. Dzień dobry, dzień Mi dobry państwu. Miło nam panią gościć. Witamy serdecznie państwa. Jesteśmy pani burmistrz w okolicach e, Święta Kobiet i właśnie o te kobiety chciałem e, zapytać. Czy pani zdaniem e, wciąż jest ich za mało w życiu publicznym, w życiu politycznym? Czy parytety działają dobrze? E Marzy mi się, żeby tych kobiet w życiu społecznym było coraz więcej. My, kobiety, mamy w sobie takiej więcej empatii i patrzymy przez taki pryzmat ulepszania życia wszystkim, o ile to jest możliwe. Pani może być swojego rodzaju mentorką Kobieta Człowiek Roku w plebiscycie innych mediów, więc to 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 znaczy sporo, ale w naszym powiecie takich przykładów to wiele nie ma. Jest jedna pani burmistrz, pani wójt nie ma żadnej, dwie panie chyba przewodniczące rady gminy. Skąd to się bierze, że, że jednak jest ich tak mało? To mężczyźni wyparli ten system startowania do rad miejskich, do rad powiatów i na stanowiska wójtów burmistrzów, ale to już się zaczyna zmieniać. Ja startowałam jako kandydatka bezpartyjna, i to pokazało, że można wygrać wybory, więc tutaj nie trzeba nawet pod żadnym szyldem startować w wyborach na wójta burmistrza, by zostać wybranym pod warunkiem, że dało się poznać z dobrej strony mieszkańcom. Zachęcamy wszystkie panie, które nas oglądają do, do aktywności. A teraz już bardziej politycznie. Wiele miesięcy temu narzekała pani na proponowaną ordynację wyborczą. Jej kształt się nieco zmienił, i, i pytanie, czy i Pani pogląd na nią się zmienił? To znaczy, ja od początku mówiłam, że powinna wejść kadencyjność, tylko mm -hmm. nie powinna być liczona wstecz, wstecz, dlatego jestem zadowolona z tego, co nastąpiło. Pozostałe zmiany są bez, bez żadnych uwag, na przykład pięcioletnia kadencja to jest plus? Dziesięć lat dla nowego kandydata, który wejdzie na stanowisko burmistrza, to będzie taki wystarczający czas, żeby się wykazać. Mhm. Z Pani doświadczenia to, to jest sporo, to jest da sporo. się coś zrobić tak. przez ten czas. A jednomandatowe okręgi? Wyborcze. Wyborcze. To chyba gminy Stąporków nie będzie dotyczyć? Nie wiem, w gminie Stąporków pozostajemy mhm. w, na takich samych zasadach jak były do tej pory. Mhm. W Końskich będzie inaczej. Tutaj w tym studiu pytamy każdego włodarza o deklarację startów najbliższych wyborach. Pani chyba nie musimy, bo już mówiła to Pani u nas rok temu, z tego co pamiętam. Nic się nie zmieniło. Nic się nie zmieniło. Dobrze. Do końca kadencji pozostało nam e, kilka miesięcy i nasuwa się pytanie, czy te prawie cztery lata dla Gminy Stąporków to były dobre lata? Udało się zrealizować wszystko, co było założone? Tak, to były bardzo dobre lata, a ponieważ na początku tej kadencji razem z tymi radnymi, którzy chcieli współpracować i z sami usiedliśmy i stworzyliśmy harmonogram prac, także po kolei realizujemy te wszystkie inwestycje, które były zaplanowane. Jesteśmy teraz na etapie kończenia dużej inwestycji. Na koniec roku zostanie zakończona przebudowa oczyszczalni ścieków. Inwestycja warta 18 milionów. Pozyskaliśmy... Tam już mury ładnie rosną, tak? Pięknie rosną, mhm. tak. Pozyskaliśmy 10,5 miliona złotych. Powstało 17 mieszkań socjalnych, nowych dla mieszkańców, którzy są w największej potrzebie. W Także w Hucisku i 5 w Stamborkowie. Na te w Hucisku dostaliśmy milion złotych dofinansowania. To największe projekty. Mi jeszcze przychodzą do głowy takie dwa mniejsze, ale dosyć wizualnie ładne i, i wydaje się, że bardzo potrzebne czyli plac zabaw integracyjnych. Tak. Fajna sprawa. To, to wspaniała sprawa. To jedyny plac zabaw w regionie dla dzieci z niepełnosprawnościami. To Dzięki fundacjom, jednej fundacji mogliśmy wykorzystać ich środki, które zostały nam przekazane i wybudować ten wspaniały plac zabaw. Mamy karuzelę na Wózki inwalidzkie, huśtawkę na Wózki Inwalickie i oczywiście dużego Centaura, gdzie dzieciaki z niepełnosprawnościami mogą też się na nim bawić. Plac jest blisko świetlicy. Tak która plac jest też, blisko. też w tej kadencji. Tak. I chyba ma się dobrze, tak? Tam nie, ona nie świeci pustkami. Nie świeci pustkami. To takie, Ta świetlica, ta placówka, dobra przestrzeń to takie moje dziecko. Od początku marzyłam o tym, by powstało miejsce dla dzieci z niepełnosprawnościami, które będą integrowały się ze zdrowymi dziećmi, i też tak mamy. To pozyskaliśmy środki na wyposażenia, a także na zatrudnienie fachowców. Placówka działa 5 dni w tygodniu, po 5 godzin każdego dnia. Jest coś jeszcze, o czym nie wspomnieliśmy z tych inwestycji, które udało się zrealizować? Tak. To były bardzo ważne. Wykonaliśmy kilkanaście dróg gminnych. Sporo tych dróg wykonaliśmy, przebudowaliśmy z pozyskanych środków. Przebudowaliśmy drogę w Starym Grzybowie, trzy drogi w Lutej, drogę w kierunku cmentarza w Stąporkowie, na Wólce Zychowej, Wólce Plebańskiej, ulicę Fabryczną w Hucisku przebudowaliśmy i wybudowaliśmy chodnik po jednej stronie i na osiedlu, na ulicy Reja i na ulicy Kochanowskiego Wcześniej wybudowaliśmy drogi i chodniki, i tam też dobudowaliśmy oświetlenie. Dostaliśmy dofinansowanie mm -hmm. akurat na te drogi. To szeroka lista dróg gminnych. A jak się jeździ tam, po powiatowych? A po powiatowych jest już zdecydowanie gorzej to nadal jest takie dziadostwo drogowe w wykonaniu powiatu. Niestety do dnia dzisiejszego też nie otrzymaliśmy odpowiedzi, jaką kwotę powiat zamierza przeznaczyć na swoje drogi w naszej gminie w 2018 roku, tak? Tak, w 2018. A mamy już marzec. A mamy marzec, gmina Stomporków jest już po podpisaniu umów na, na część dróg na ten rok, także my wiemy, do kiedy będziemy kończyć do końca lipca powstaną powstanie kilka kolejnych dróg, między innymi w Nikłaniu Małym Zielona Góra i w Nikłaniu wielkim ulica Górna. Przygotowujemy mm -hmm. teraz y, przetarg na drogę Błaszków Miła, tam, gdzie pan redaktor był. O. Pozytywna informacja. Pozytywna informacja. Pozdrawiamy mieszkańców. I tak. przygotowujemy dokumentację na drogę w Wąglowie, też chcemy ją w tym roku wykonać. Natomiast problem z naszą drogą na Porębie mhm. napotkaliśmy, ponieważ musimy jeszcze wykonać dodatkowe badania statyczności nasypów tej drogi. Problem techniczny. Problem techniczny, pewnie, bo już badania geologiczne robiliśmy. Pewnie długo, długo, długo trwały jak to zwykle bywa. A jakie drogi powiatowe w tym roku wy zgłosiliście? Że chce się je realizować? Gdybyśmy znali dokładną kwotę, wiedzielibyśmy, które drogi, jakie są dla mm -hmm. nas priorytetem, ale od początku prosimy powiat, by powiat dokończył chociaż jedną drogę łączącą nas z innymi powiatami, takimi jak z Powiatem kieleckim czy tutaj z Powiatem Szydłowieckim. Niestety powiat robi tylko do kilometra drogi. tak? Mamy z ulicy szkolnej, korzysta. Kilkaset dzieci. bo Mikłaniu. Tak, w Nikłaniu, mm -hmm. bo chodzą tamtędy do szkoły, jeździ autobus szkolny, przy drodze jest ym, przychodnia. Niestety ta droga jest w opłakanym stanie i stwarza zagrożenie. A może to jest, to, pani burmistrz, tak, że radni powiatowi ze Stąporkowa się za mało starają? Za mało, a to dziwo, bo mamy członka zarządu to taki jak wicestarosta prawie, że, prawda? Mm -hmm. Członek zarządu pochodzący ze Stąporkowa. Przeglądam sobie nagrania z Państwa komentarzami i wywiadami po tych sesjach. i Niestety ani razu nie widziałam, żeby część radnych przedstawicieli z gminy Stomporków zabierała głos. Jest tam dwóch radnych: pan Marian domagała i pan Wiesław Skowron, który, którzy non stop walczą o te drogi, tak, i konsultują z gminą, które my byśmy chcieli drogi wykonać. Mhm. Przedstawiłam taki y, program, jak my widzimy przebudowę tych dróg powiatowych po ustaleniu z radnymi i sołtysami y, względem priorytetów i ważności. Także mamy nadzieję, że powiat nam odpowie, ile dróg będzie w stanie wykonać w tym roku swoich, bo my na chwilę obecną mamy 2 miliony złotych, które możemy przekazać na współfinansowanie dróg powiatowych w gminie Stoborków. Mhm. A my na pewno, jeżeli taka lista się pojawi, to ją Państwu przekażemy. A teraz. Chciałem jeszcze zmienić tak. temat i do tych wyborów, od których zaczęliśmy powrócić, ostatnio pojawiła się informacja, że możliwa jest koalicja Dorota Łukomska, Robert Plech, Michał Cichocki. Czy to jest, jest w tym ziarno prawdy, czy to kompletne banialuki? Ja jeszcze nie żyję wyborami. Mhm. Zajmuję się inwestycjami, które są na terenie mojej gminy. Także o żadnych koalicjach jeszcze z nikim nie rozmawiałam. Dobrze. Chciałem jeszcze wrócić do kampanii wyborczej, ale okay. parlamentarnej. Wtedy spotykaliśmy się na różnych spotkaniach z mieszkańcami, między innymi z ministrem Ziobro, z senatorem Włosowiczem i tam padały deklaracje, że wyprostowany zostanie temat ceramiki Waldi. Chciałem zapytać, czy tutaj się coś zadziało? przez te lata. Z informacji, jakie uzyskaliśmy, wiemy, że sprawa nadal trwa w wymiarze sprawiedliwości i mm -hmm. niestety nic więcej, ponieważ nie jesteśmy stroną, nie dowiedzieliśmy się. Czyli na, po na początku coś ruszyło i, i dalej jest... W... I trwa. I trwa. Jest, jest brane pod uwagę. No dobrze. Ale to była taka szansa dla naszych mieszkańców, miejsca pracy to miało być, tak? Zgadza się. Dobrze, to pani burmistrz, już prawie na koniec chciałem zapytać o pani ocenę tego, jak zmiana rządów w Polsce wpłynęła na samorządy. Czy coś się zmieniło na, tak, na dobre? obecna? Czy tak, jest obecna. z 14 roku? Obecna. 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 Yy, dla, na gminy Stąporków yy, ta zmiana nie ma większego wpływu, ale mm -hmm. po tych dofinansowaniach i działaniach, jakie mają miejsce, ale tutaj dzięki uprzejmości pani wojewody Agaty Wojtyszek, pana senatora Jacka Włosowicza i pana ministra Zbigniewa Ziobro, to my w gminie Stąporków nie możemy narzekać. Mm -hmm. Dobrze, i tym pozytywnym akcentem kończymy kolejny odcinek TKN Studio. Dziękuję serdecznie Dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. I dziękujemy Państwu. Dziękuję.